Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, jest to prawdopodobnie przedostatni odcinek. Dzisiaj chciałabym wam pokazać jeszcze zadania poboczne, które możemy znaleźć. Tutaj jest pierwsze, tam jest drugie i jedno aktywujemy sobie później. My aktualnie udamy się do znacznika, dzięki któremu przeteleportujemy się w stronę któregoś z zadań. Czyli najbardziej, może zaczniemy od chaty na uboczu. Bo tutaj mamy to wszystko pozaznaczane. I o to mi właśnie chodziło. Chata na uboczu. I od razu sobie zaznaczę. O kurde, nie tak. Dobra, bo znowu mam problem z tym. Kurde, no ja nie chcę tego. No Jezus. Dobra, byłoby prościej. Ja bym mogła sobie to oznaczyć. Ja pierdzielę. Nie wiem, kto to wymyślał, ale teraz nagle nie mogę normalnie nic zrobić. Dobra, nie będę się tym przejmować. Po prostu spróbujemy się skierować tam, gdzie trzeba. Jezus, naprawdę nie wiem, kto wymyślił to sterowanie w tym next genie, ale spierdolił sprawę równo. Mapa. Strasznie nie działają mi te przyciski. Jakby to... O, o to mi chodziło. No, dobra. To co, myślę, że nawet na piechotę możemy spróbować. Ciekawe tylko, dlaczego mi nie pokazuje, w którą stronę mam biec. Nie wiem, pobiegnę tak na ślepo, na czuja. I zobaczymy, co tam znajdziemy. Widzę, że w sam środek dziadostwa się aktualnie spakowałam. Dobra, musimy biec na północ, ale nie chciałam, żeby potwory mnie zaatakowały. Dobra, w tę stronę nawet. Niestety delikatnie naokoło, ale przynajmniej już nie jest tak, że Geralt traci jakąkolwiek wytrzymałość. Dobra, zobaczymy, co uda nam się zrobić. Zadania takie będą musiały poczekać. Widzę, że ja się gubię chyba. Gubię się, bo mi się znacznik zbugował i mi nie pokazuje, w którą stronę mam biec. Ale dobra, myślę, że dotrzemy. Jesteśmy gdzieś. I widzę, że mamy do pokonania bandytów. Dzień dobry. Widzę, że macie jakiś problem ze zrozumieniem swoich emocji. Zapraszam. Ja mam babunek wyłączony aktualnie, nie? Bo mi się nie przydawał. Mam wyłączony młynek? Nie, działa! Pięknie. Ała, no, gościu! Dobra, ten już prawie umarł. Co wy robicie? Przepraszam. Do widzenia. Tam jest kusznik, przydałoby się, wiecie... Panów przydałoby się... Oj, panowie. Dobra. Ty już nie żyjesz. Geralt mi się potknął, widzieliście to? Dobra, do widzenia. Jeszcze ty? Dobra, już cię nie ma. Ej, to jest jako opuszczone miejsce? A, bo ja nie dotarłam tam, gdzie chciałam. Ale dobra, w sumie możemy tutaj też wyczyścić taki tajnik. Jak już zaczęłam, to już skończę robotę. Co
skończmy to. No, chciałabym, Geralt. Może spróbujemy sparować. No, bo mnie irytujesz, gościu. Weź się przestań bronić. Do widzenia. Okej. To nie był ten pytajnik, ale w sumie przynajmniej zrobi się jasno i będziemy mogli iść dalej. Dzisiaj nawet nie włączałam za bardzo minutnika, bo chcę wam pokazać dosłownie 3 zadania. I może jeszcze uda nam się, bo chciałabym wam też pokazać, gdzie znajdują się wszystkie karty do Gwinta z tego dodatku. Dobra, w którą stronę mam biec? Tutaj. Tutaj się nawet jakiś kupiec pojawił. Dobra, my biegniemy gdzie indziej. Tu sobie zaznaczyłam. Tutaj konkretniej. O Boże, kochany Geralt. Zobaczmy. Co my tu mamy? Ukryty skarb, no właśnie. I przed nami zakrwawiony notka i klucz. Agent operacyjny 12E32, pseudonim Szczupak, egzekucja rozkazu 1-2-2-2-4-5 w trybie 4-6D, dostarczyć do rąk własnych dowódcy komórki wywiadowczej Kardynał. Ślady za renegatami zakonu prowadzą w okolice Nowigradu. W pobliżu znajduje się wytwórnia Fistechu, którą natychmiast przejęli zakonnicy. Być może to ona przyciągnęła ich w te rejony. Udało mi się zająć dobrą pozycję obserwacyjną. Przygotowałem skrzynkę kontaktową, użyłam legendy druciarza Kristera. W razie nieprzewidzianych wypadków, A, który zostanie wysłany naszym tropem, znajdzie ją w stawie widocznym zwierzę obserwacyjnej koło sioła Moryń. Wracając do zakonników, może warto by było postawić wszystko na jedną kartę i zaprowadzić ich cesarski żołd? I zaproponować im cesarski żołd? Od kiedy Radowid rozbił kongregację, byli zakonnicy parają się zwykle bandyterią, by zdobyć środki na utrzymanie. No i nienawidzę J.K.M. Radowida jak psa. W zamian za nasze pieniądze skutecznie destabilizowaliby zaplecze rydańskiej armii. Lepiej niż partyzanci pod rozwagę. Aglaca kontynuuje swoje zadanie. Od kilku dni pozostajemy jednak poza kontaktem. Czekam na dalsze instrukcje. Dopisane krwią. Czekaj w piekle, nilfgardzka kurwo. Ciebie też dorwiemy, agencie Glaca. O, czyli... Cóż... Musimy znaleźć jakiegoś szpiega. Szpiegowską skrytkę. Dobra, to poproszę płotkę i biegniemy tam. Już następnym razem też będę brała płotkę za każdym razem, bo to jest żart. Jedziemy! No, jedziemy, płotka. Na skróty, bo nie ma co tracić na to wszystko czasu. Tych zadań mamy jeszcze parę. No. Płotka. Ja pierdzielę. Weź się rusz. Dobra. Szpiegowska skrytka. Myślicie, że będą tam jacyś wrogowie? Bardzo możliwe w sumie. Całkiem to zmiękło na marmeladę. Ciekawe, kto teraz te wszystkie domy odziedziczy. Okej, tu jest jakiś rybak. Ja widzę, że musimy sobie zanurkować. O, już widać nawet skrzynkę. Podnosimy. Zadanie się wykonało, ja jeszcze tego nie zebrałam, nie? Dobra, floreny, pusta butelka, pomniejszy kamień, cydryjska przyczywanica, siodło. No halo, mogę to zebrać. Jezu, ja nie wiem, czy mi pad nie działa, czy co jest grane. Nie rozumiem. No nic tam nie było ciekawego, a pewnie zaraz tylko będę obciążona dodatkowo. Tam mam 200. Dwa udźwigu. Dobra, mało ważne. Bierzemy sobie kolejne zadanie na warsztat. I to jest tam. I widzę, że tam musimy się udać z pieczary. To co, może z tej rezydencji się udamy. Do kolejnego punktu. Ja powinnam sobie zmienić zadanie może na poszukiwanie karty do Gwinta.
Dobra, i tutaj by się przydało ustawić zwykły znacznik i z pieczary. Oczywiście znowu mi się to zbagowało i znowu mi nie pokazuje, w którą stronę biec. Dobra, będziemy na oko szli. No, 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 hop. Chyba nawet wiem, w którym to jest miejscu. To jest chyba tam, gdzie widzieliśmy kiedyś te utopce. Sorry, topielce. Tu jest strzeżony skarb. To nie chcę na razie tego. Mnie interesuje co innego. Dobra. Widać, że jesteśmy coraz bliżej. A teraz to mi się w ogóle zmieniło na poselstwo z krainy wina zadanie główne. To fajnie. Ukryty skarb. Nowy znacznik. Gdzie ten znacznik jest? Tu mi coś migło. Jezus Maria. Zaznaczysz się? Nie zaznaczy mi się. Tu jest. Ale też zbagowane. Tak, tutaj są te topielce, co żeśmy widzieli. Dzień dobry. Jak się robiło tak, żeby wiecie? Nie mam pojęcia. Wiecie co? Powinnam sobie zmienić olej, bo aktualnie mam dalej na upiory, a to gówno mi da. Na trupojady tym razem. No, możesz już wyjść. Dobra. Jeszcze mi brakuje, żebym zginęła na topielcach, nie? A, bo ja mogę mieć aktualnie 3 oleje nałożone. Kurwa mać, no... Boże... Zeszła ci ochota? Okej, bo one są, widzę, podzielone. Te są na wyższy poziom, a tamte są na niższy. Dobra, ten jest na niższy poziom. Od razu lepiej. Głupie to było z mojej strony. Powieszę sobie twój łeb u siodła. Dobrze, Geralt. No, spokojnie. Dobra, to nie są wszystkie chyba. Jeszcze na plaży widzę, ale może mnie nie zaatakuje. Pobrudzony list. Do rąk własnych SJ. Dotarliśmy w wyznaczone miejsce, zajęliśmy się zakonnikami i chódź zatopiliśmy, ale ich dowódca sprawia kłopoty. Zamknęliśmy go w piwnicy, żeby trochę zamądrzał. Weźmiemy sukinsę na głodem. Jak tylko zdobędziemy towar, wracamy do Nowigradu. Tom, dwa zęby. Okej, okay, i to nie było w ramach questa? Ciekawe. No, musimy zejść na dół. Dobra. Widzę, że wzięli go głodem, faktycznie. List napisany krwią. Bracia, spisuję ten list swoją krwią, byście wiedzieli, jaki spotkał mnie koniec. Zgodnie z rozkazem M, udałem się do Nowigradu, by poczynić zapasy i wymienić nową porcję fistechu na pieniądze.
Zostawiłem swoich podwładnych na łodzi razem z towarem i pieniędzmi, a sam udałem się do chatki na plaży, by czekać na ludzi, SJ. Pojawili się dopiero po zmierzchu, a jeden z nich niósł na plecach lniany worek. W tym worku nie mieli nowigradzkich koron, tylko głowy moich ludzi. Pytali o to, gdzie jest Fistech, ale powiedziałem im tylko o skrzyni na statku. Bez klucza nikt jej nie otworzy. Klucz udało mi się schować, zanim mnie przyłapali. Ukryłem go w dupie i dobrze zrobiłem, bo szukali wszędzie. Potem mnie przesłuchiwali, ale nie puściłem pary z gęby. Zaparłem się, że klucz miał jeden z tych, których zamordowali na statku. Ja miałem tylko negocjować. Chcieli mnie zabić, ale ich herszt w ostatniej chwili wpadł na pomysł, że zamkną mnie w tej przeklętej piwnicy, żebym zdechł z głodu i pragnienia. Drugiego dnia usłyszałem krzyki moich oprawców. Nie wiem, czy to halucynacja, ale wydawało mi się, że to utopce wylazły z wody i zżarły tych sukinsynów. Problem w tym, że zablokowali czymś klapę. Te sukinsyny nie utopce. I nie mam siły je otworzyć. I tak siedzę tu od 6 dni. Głodny przestałem być po 3 dniach. Tak mi się flaki pokurczyły. Chcę mi się tylko pić. Oddałbym całe złoto świata za łyk wody. Mogłaby być cuchnąca i z larwami moskitów. Nie szkodzi. Przez pierwsze dni piłem swój własny mocz, ale już go nie mam. Nic już nie mam. Nawet nadziei. Ostatnie, co trzyma mnie przy zmysłach, to pisanie do was listu. Żegnajcie, Anselm. Nowe zadanie od miecza, głodu i zdrady. Gdzie jest ta drabina? Jak ja tu weszłam? Halo? Tu jest drabina. Boże, jak się zlała z tym, że nie zauważyłam jej. Cudownie. Dobra, to omijamy tutaj tego pana i sprawdźmy na mapie, gdzie to jest. Okej, tutaj. No to zostaje nam nic innego, tylko sobie może wziąć łódkę i tak to zrobić. Omijamy tego topielca, mam go gdzieś. I popłyniemy sobie. W ogóle dawno nie płynęłam łódką w Wiedźminie. Dobra. To co, ruszamy. Chwyć za ster. I dobra. Musimy chyba zanurkować, bo nie zwróciłam wreszcie uwagi, czy to jest na wodzie, czy to jest na wyspie. Chyba na wodzie, nie? W sensie pod wodą, o. Może tak. No, tak widzę, że przy wysepce, ale jednak pod wodą. Oho, mamy te topielce w wodzie. To bardzo niedobrze. To pierwsze, co muszę zrobić, to sobie ustawić kuszę. Strzelamy z tego, tak. Będą mieli wyższy poziom. Będą mogły mi zrobić sporą krzywdę. W ogóle powiem wam, że gra pod kuszę jest podobno bardzo OP. Dobra, pięknie. Mamy sprawę załatwioną. I tutaj mamy skrzynkę. Widzę, że nic ciekawego, ale zadanie się wykonało. I jeszcze teraz jedno zadanie nas czeka, poboczne. I zrobimy tak, ekwipunek. Nie ekwipunek, mapa. Musimy wrócić do pieczary po pierwsze. A po drugie musimy znaleźć sobie jakiegoś rzemieślnika. A dlaczego, moi drodzy? Bo podczas aukcji, nie wiem czy pamiętacie, ale wygraliśmy figurkę. Znaczy wygraliśmy, kupiliśmy ją, nie? I w tej figurce okazuje się, że jest schowana mapa. Tylko żeby zdobyć tę mapę, no to musimy najpierw rozłożyć tą figurkę tego orła. Ale żeby ją rozłożyć, musimy udać się do jakiegoś, wiecie, rzemieślnika, nie? Także przed nami taka oto robota. I to będzie ostatnie zadanie poboczne w tej grze. W tym dodatku. O, może tak powiem. No i jeszcze mamy sprawę kart. Chciałabym wam pokazać, gdzie można zdobyć wszystkie karty do gwinta. Chociaż nie wiem, czy będziemy w stanie to jeszcze zrobić, bo w sumie nie wiem tego. Okazuje się, że jak byliśmy na zadaniu Sezamie, otwórz się włamywacz i
sobie wzięliśmy Evelyn Galo, to okazuje się, że tam można znaleźć kupca i on sprzedaje karty. Tylko pytanie, czy oni tam dalej są, ta trupa. Zresztą ja w ogóle nie pamiętam, gdzie to było. Także w ogóle to już cudownie. Będę musiała sprawdzić sobie to na mapie. Gdzieś na jakiejś solucji. Naprawdę, nie? Brawo ja po prostu. Wiecie co? Do mnie właśnie doszło, że ja chyba nie mam mózgu. Ja się mogę przecież przenosić na łódce szybką podróżą. Tylko pytanie, czy mnie to uświęca, że jesteśmy w Nowigradzie w dokach. Jest tutaj jakieś inne miejsce postoju? Jest w Oxenfurcie port, to nawet by było lepiej. Więc byśmy tak zrobili. Wow, to było interesujące. Dobra, i teraz możemy sobie wyjść. I teraz tak, po pierwsze odznaczymy sobie ten znacznik, bo już mi się nie przyda kompletnie. A po drugie potrzebujemy kowala. Tu jest stół płatnerski. Czy tutaj jest też kowal? Wątpię w to. Ale mamy od razu znacznik, więc możemy się tutaj przenieść i może byśmy poszli sobie do Hattoriego w Nowigradzie. To jest brama chwały. I tutaj ciebie zaznaczymy. I ogarniemy temat. Myślę, że idzie nam całkiem sprawnie. Zostało nam ostatnie zadanie poboczne. To raczej nie powinno być trudne. Nie wiem, czy mam pokazywać te karty do Gwinta. Na pewno chciałam wam zadania pokazać i to już tutaj właśnie robię. A jeżeli chodzi o karty do Gwinta, to jeszcze mam czas się nad tym zastanowić. Najwyżej ostatni odcinek będzie trochę dłuższy i poświęcimy im moment. Dobra. Cześć, Hattori. Witaj, Ejpcharze. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Chyba tak. Chciałbym, żeby... Rzemiosło to nie do końca, ale rozbierz na części. I ta figurka. Gdzie jest ta figurka? Inne. Nawet maskę Uroborosa możemy rozebrać na części. Tu jest figurka. Testament hrabiego Romili i zdobiony klucz. Rozbieramy. I mamy nowe zadanie. Bywaj. I teraz tak, gdzie jest ten testament? Tutaj? Tak. Robercie, mój synu, jeśli otrzymałeś figurkę, to znaczy, że twój ojciec opuścił ten padł łez. Wiem, że od lat nie kontaktowaliśmy się ze sobą, ale niech zawartość skrzynki, do której klucz otrzymałeś, wynagrodzi ci choć trochę ten stracony czas. Skarbczyk znajdziesz w podziemiach naszej rodowej siedziby, zamku Arnskron. Twój kochający ojciec, hrabia Walter Maja Romili. Mroczne dziedzictwo. Przeszukaj ruiny zamku. Mapa świata. Gdzie to jest? Tutaj. No to co? Wracamy do Bramy Chwały. No i musimy ogarnąć temat. Kurczę. Się nam jeszcze zadanko tutaj zszykowało. A ja trochę chyba źle pobiegłam. Nie wiem, czy ja tędy wyjdę. Dobra, wyjdę tędy. Dobra, i teraz tak. Szybka podróż. No, my potrzebujemy może do wsi Erde, nie? Będzie chyba najbliżej. I pędzimy. Witam cię, płotka. Jeszcze przed nami parę metrów jazdy. Metrów, bardziej kroków bym powiedziała. Gra mnie niby prowadzi tamtędy, ale my pojedziemy sobie tędy. Zobaczymy, co znajdziemy tam. Hop. Wow, myślałam, że mi nie skoczy, bo ona czasami jest taka bardzo wybredna, jeżeli o to chodzi. A, jeszcze kawałek. Dalej.
Wydaje mi się, czy jakaś bardzo dziwna aura jest w tym miejscu? Ten las jest chyba jakiś opętany. Dobra, zejdę może z płotki, bo coś mi się niewygodnie na nie podróżuje. Ale creepy miejsce, nie? A, bo to są ruiny zamku, co ja oczekuję. Zamek Arnskron. O, witam cię serdecznie. Wiecie co? Przydałoby się coś zrobić. Mianowicie. Olej przeciwko reliktom. To po pierwsze. Relikty. I olej przeciwko zwierzętom by się przydał. Mamy oba założone? Nie wiem, nie widzę. Au! Przynajmniej wilki mają obniżony trochę poziom trudności. Wow! Ej, panie Leszy, weź się pan ogarnij. Bo te wilki mi... On mnie ściągnął na hita. Co się stało, ja się pytam? Ktoś mi to wytłumaczy? Może? Coś? Gdzieś? Nie no, w sumie on ma mój poziom, poziom, nie? Ale że na hita? No to nieźle. To nieźle, naprawdę, nie spodziewałam się. O, ja pierdolę, naprawdę. O, dajcie mi chwilę, spotkamy się przy Leszym. Okej, moi drodzy, jestem tutaj, jak widzicie, i... O kurdele. Powiem wam, że ci przeciwnicy mi naprawdę za dużo robią. I ja no nie wiem, jak ja to mam przeżyć niby. Powiem wam, że naprawdę to jest chyba niewykonalne na aktualny mój poziom. No, to jest niewykonalne. W ogóle Leszy mnie zabija na strzała i tutaj te wilki też. Także wydaje mi się, że sobie zostawimy to i nie będziemy na razie tego robić. To będzie jedyne zadanie, którego nie zrobimy dzisiaj. I jeszcze w ramach tego, że nam się to nie udało, to chciałabym was wziąć do Shani. Spróbujemy z nią pogadać, zrobimy sobie taki przedsmak przed zakończeniem dodatku. Myślę, że jeżeli będzie chodziło o to zadanie, to pokażę je wam w ramach jakiegoś bonusa, być może później, bo no nie ma opcji. Powiem wam naprawdę, nie ma opcji, to jest niby zadanie bez poziomu, ale ono jest bardzo trudne. Bardzo. Dobra, co my robimy teraz? Mapa świata... Tu jest teleport, ale się do niego teraz nie dostanę. Także musimy wrócić z powrotem do wsi Erde i dostać się do Shani. Pozwólcie, że ja wam oszczędzę już tego. I po prostu spotkamy się u Shani. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w Oxenfurcie i biegniemy teraz na spotkanie z Shani. Spróbujemy z nią porozmawiać, bo ona ewidentnie ma do nas jakiś interes, także... Spróbujemy. Jak zwykle poszłam od dupy strony. Ale to nic. Chodźmy zobaczyć, co u niej. Shani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Co tu się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwyn. Nic nie mówiłaś, że zamierzasz się przeprowadzić. Bo nie wiedziałam. Aż do dzisiejszego poranka. Przyszło do mnie dwóch żołnierzy,
Powiedzieli, że Redania znów mnie potrzebuje. Nie mogłaś odmówić? Może mogłam, ale nie chciałam. Moim powołaniem jest leczyć ludzi, a nigdzie pomoc medyczna nie jest tak potrzebna jak na froncie. No, fajnie by było, jakby została, no ale wiadomo. Rozumiem. Zobaczymy się jeszcze? Kiedyś, na pewno. Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Jest w areszcie domowym? Tak naprawdę to nie wiem. Część środowiska akademickiego ma go za zdrajcę. Mówią, że zaprzedał się łowcom czarownic za sporą sumkę w złocie. Ale jego asystent zarzeka się, że profesor uważa, że łowcy go przed czymś chronią. O, a ty jak myślisz? Z pewnością jest dla nich cenny. Wykładał okultyzm i czarną magię. To prawdziwa skarbnica wiedzy w tym obszarze. Jeśli naprawdę zwariował, nie zdziwiłabym się, gdyby go wykorzystywali. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym, może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. Okej. To myślę, że jeszcze to zrobimy dzisiaj. Będzie najwyżej trochę dłuższy odcinek, żeby już sobie zostawić spotkanie z Olgierdem na kolejny materiał. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców, graczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Dobra, to co, biegniemy? Chuj, wreszcie wejdziemy na uniwersytet. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie, bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Dobra, idź na tyły uniwersytetu. Czyli dostaniemy się na uniwersytet, ale tak dosyć pośrednio. Takie pytanko, jak ja tutaj się skoczę, to umrę? Nie. Ale to było efektywne. Fajnie. Dobra. Geralt, wyjdziesz mi z tej wody?
Super zbugowany brzeg. Na to czekałam. Okej, świetnie. Mogę wyjść tędy na szczęście. O, nie obejdzie się, tak? Tak, nie obejdzie się niestety. Dobry miecz wyciągłam? Tak. Kurde, te potwory są za silne jak na mój gust. No przecież one robią mi siekę z życia, nie? No, halo! Ja nie wiem, ja mam chyba za słabe EQ. Chociaż prawda jest taka, że no, nie wiem. Albo mam złe umiejętności po prostu Geralta i przydałoby się w to zainwestować, coś innego zrobić z tym. No, bo mnie irytujecie już. Dobra. Zapraszam. Dobra, ty już nie żyjesz. I ty też. No dobra. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Shani. Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Jakbyś chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie. Pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. Dobra. Jak widzicie, gra nam cały czas przypomina, że to jest rzecz opcjonalna. No nie obejdzie się, rozumiem. Wow, no co jest grane? Jezu. Powaliło tą grę. Przecież to jest za trudne. Muszę tego dziada iść. Gdzie ten kusznik? Kurde, jakim cudem łowcy czarownic, którzy... Oni biją się lepiej niż ci. Jak to się nazywa? Wiecie kto. Lepiej się biją niż zakon płonącej róży, mimo że to są podobno ci sami ludzie. Bo połowa właśnie została bandytami, a połowa jest łowcami czarownic teraz. Nie wiem jak to działa. Oni mi zadają tak duże obrażenia, że to jest po prostu chore. Ci ochota? Dobra. No chodź. Jeszcze ten kusznik. No nareszcie jakieś też wykończenie żeśmy mieli. Uch. Zamknięte. Na cztery spusty. Muszę znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno. Okno? To jak ja mam ci wejść tam? Tu jest jakaś drabina. Nie wiem, spróbujmy jakoś tędy przejść. O, tragedia.
I tu na dach. I tu. Tu jest balkon, widzę. Okej, pięknie. Ajajaj. Dobra. Stłuczone lustro. Nie wygląda, jakby po prostu komuś upadło. Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona. Możecie sobie poczytać. Ja sobie to później na nagraniu poczytam. Tu coś jeszcze jest. Srebrny lamen. Nie znam tego sigila. Wygląda na dawno nieużywany. A tu na górze już nic nie było? Nie. Dobra, nie będę zbierać tych rzeczy, bo nic tutaj podejrzewam nie ma. Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Szezlok? Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem. Nic nie chcę wiedzieć. Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobię ci nic złego. Ten demon cię tu przesłał. Już ja to wiem. Jaki demon? Jak to jaki demon? Nie udawaj, że tego nie wiesz. Gaunter Odim. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mutant. Tak, tak. Tak, to by się nawet zgadzało. Dlaczego przed twoim domem są strażnicy? Jesteś więźniem? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel. Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale ja nie mam wyboru. Rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł. Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim i jak się go pozbyć. Zgodziłem się, w końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilfgaardzie. W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami. Ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim. Czasem pan Lusterko. Straciłem wzrok, ślęcząc nad księgami, ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi, a najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Gaunter Odim nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty żyjesz. Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym, czego się dowiedziałem. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy?
chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Odwdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go panem Lusterko. Olgierd spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgierd miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgierd kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i ożenił się z Iris. Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. Odim tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później Witold został zabity. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, o lekarstwo może być znacznie trudniej. W takim razie dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Bo zauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem, zwanym panem Lusterko. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć? Zabić się go nie da, ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna, bo Odima interesują tylko ludzkie dusze. Odim zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie, zagrać z nim? A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu człowiek może się jeszcze na coś przydać. Ach.
kurde. O, jasne. Wystarczyło wyjść z kręgu i gość od razu skręcił sobie kark. Mamy jego dziennik. Dobrze, moi drodzy, możecie sobie przeczytać dziennik. Ja już będę na dzisiaj kończyć ten odcinek, bo wystarczająco dużo czasu nam zajął. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Akcja się nam zagęściła, no i teraz już mogę wam powiedzieć ostatecznie, że kolejny odcinek będzie tym ostatnim. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Do usłyszenia. Cześć.